Witam serdecznie. Obserwując niezwykłą ilość książek na tematy tzw. duchowe oraz o wiele większą aktywność tego typu tematów na tzw. internecie, możemy odnieść wrażenie, że ludzie naszych czasów bardzo głęboko poszukują czegoś, co ogólnie nazywamy głębszą wiedzą. Wydaje się, że ta niezwykła ilość przeróżnych książek, tematów, warsztatów, domorosłych guru, wielu ludzi, którzy próbują przekazać jakąś wiedzę. W zasadzie kiedyś mówiliśmy o braku informacji na pewne tematy. Dzisiaj nastąpiło coś, co jest dosłownie zalewaniem nas tego typu informacjami. Ciągle u podstaw tego wszystkiego tkwią te podstawowe pytania egzystencjalne. My, tak jak ludzie wszystkich epok i wszystkich czasów historycznych, zadajemy sobie pewnie to samo pytanie. Kim jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Co tu robimy? Jaki jest cel i sens naszego życia? A przede wszystkim, czy mamy jakiś wpływ na nasze życie? Czy naprawdę jesteśmy kreatorami naszego życia? Czy też może kompletnie jesteśmy jakimiś marionetkami w czyjejś grze? Chciałbym Państwu zaproponować pewną cudowną podróż. Często powtarzam, że odpowiedzi na te pytania według mnie zostały w bardzo piękny i prosty sposób udzielone. I dotyczy to tego, co określam ogólnie jako linią żeńską. Chciałbym, abyście mogli mieć możliwość do odwołania się do tej pięknej, prostej i mocnej tradycji, która nie tylko udziela wszystkich odpowiedzi na tego typu pytania, ale daje praktyczną jakby naukę życia. Nie jest to w pewnym sensie też nauka, ale jest to coś prostego i praktycznego. Dlaczego o tym tak mało wiemy? Otóż ta linia, którą określamy jako żeńska, była systematycznie niestety niszczona i wypaczana. Dlaczego? Czy ten przekaz komuś przeszkadzał? Wielu z Was na pewno dużo wie na ten temat. I nie jest celem koncentrowanie się tutaj na tym, kto jest tym, który nie chce dopuścić do prawdy. Naszym celem jest zupełnie coś innego. W odróżnieniu od tego, co umownie określa jako linią męską, przekazu, który pozornie jest biegunowy i wyklucza się, dlatego że z jednej strony jest reprezentowany przez wszystkie wielkie religie świata i tak zwane ścieżki duchowe, a z drugiej strony jest reprezentowany przez naukę, czyli coś, co niby paradoksalnie wyklucza się, według mnie jest to jedno i to samo. Jest to umysł. Nasze poszukiwania odpowiedzi często dotyczą umysłu i zarówno religie, ścieżki duchowe, większość warsztatów bazuje na poziomie umysłu. Starożytna ścieżka żeńska odwołuje się zupełnie do czegoś innego. Drugą zasadniczą różnicą między tym, co określimy jako linia męska i żeńska, na przykład jest to reprezentowane jakby w nas, nawet w naszym mózgu, jest to, że my w naszych poszukiwaniach odwołujemy się do czegoś na zewnątrz. Natomiast linia żeńska mówi, że wszystko jest w nas, dosłownie wszystko. Ta piękna, prastara prawda była przekazywana przez cudowne kobiety. Na początku była przekazywana przez istoty żeńskie, które niekoniecznie były ludźmi związane z naszym gatunkiem. Ale także tym istotom dla nich najważniejsze było dobro wszystkich istot. Zauważcie Państwo, że nie wiemy o tym nie tylko dlatego, że cała ta prawda była systematycznie niszczona i niestety ludzie, którzy ją przekazywali, czy kobiety, też były dokładnie niszczone. Mogło to stanowić zagrożenie dla życia wielu osób dawniej. Ale ta prawda też nie jest znana, dlatego że kobiety, które ją przekazywały, były po prostu ciche, skromne, pokorne, robiły swoje. Nie miało to nic wspólnego z nadymanym ego, z prezentowaniem siebie. Dzisiaj internet daje wiele możliwości takiego prezentowania. Zauważcie, że ta linia rzeczywiście jest jakby taką linią, która jest podziemnym nurtem. Nie tylko ze względu na to nazywa się podziemnym nurtem, że było to w ukryciu, ale także ze względu na to, że właśnie nikt z tych osób nigdy nie bazował na takim poziomie, które nazywamy ego. Ta linia mówi o bardzo pięknych rzeczach,
po to, żebyście wszyscy, szczególnie kobiety, mieli w końcu okazję zetknąć się z tą prastarą wiedzą. Mam nadzieję, że też może to pomóc mężczyznom w spojrzeniu na tym, czym jest kobieta, czym jest energia żeńska, jaka jest rola nas, mężczyzn, ale przede wszystkim na pewno jest to dla was kobiet. Chciałbym was zaprosić do zakupienia i wysłuchania audiobooków, które nagrałem. Często powtarzam, że nie jest to moja wiedza, jest to tylko ja dzięki temu, jak często mówię, że miałem czas, po prostu wnikliwie gdzieś docierałem. Przy pomocy wielu, wielu źródeł odkryłem coś, co jest fenomenalne, co jest bardzo proste, co jest związane z kosmiczną matką, pramatką, energią żeńską. Na tych audiobookach prezentuję Państwu starożytną wiedzę, ten bardzo prosty przekaz. Również są tam zawarte bardzo, bardzo praktyczne wskazówki dotyczące codziennego życia. Myślę, że takim swoistym clue tych audiobooków są również podróże. To, co na wschodzie nazywane jest medytacją, w alchemii wewnętrznej często określa się jako wewnętrzną podróż. A więc te audiobooki zawierają pewien przekaz teoretyczny. W tym przekazie są praktyczne wskazówki do tego, co możemy robić na co dzień. Każdy taki rozdział, który jest wykładem, jest zakończony medytacją, nazywaną w ścieżce alchemii wewnętrznej podróżą. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego, możliwość jakby powracania, przysłuchiwania wielokrotnego, zastanawiania się nad czymś, czy budzenia pewnej refleksji, wszyscy nie tylko zobaczycie, ale mam nadzieję, że poczujecie diametralną różnicę między tym, co przekazywane jest nam zarówno przez naukę i system edukacyjny, a z drugiej strony przez tak zwane szkoły rozwoju duchowego. Poczujecie, że to wszystko jest nadal jakąś grą, dziwną grą. I że nie tylko nie przybliża nas to do odkrycia tego, kim jesteśmy, ale oddala. Podróż do umysłu jest podróżą często na zewnątrz. Jest podróżą, która oddala nas od naszego serca. Pamiętajcie, że w większości ci ludzie, którzy chcą przekazywać jakąś wiedzę, czy to naukową, czy wiedzę duchową, być może mają dobre intencje, natomiast stare przysłowie w wielu, wielu kulturach na temat dobrych intencji wiecie, jak się kończy. Czasami dobre intencje nie wystarczają. Trzeba bardzo, bardzo wnikliwie poczuć, co jest dobre dla nas samych. Jeszcze raz powtórzę, że linia żeńska jest piękna, dlatego że tak jak zauważycie, słuchając tych wykładów, przekazuje bardzo, bardzo prostą prawdę. Na koniec chciałbym podkreślić coś, co jest najważniejsze w linii żeńskiej. Coś, czym się kompletnie gubimy. Często to powtarzam na swoich wykładach, że odwołując się do późniejszej terminologii na temat sakrum i profanum, w linii żeńskiej nie ma rozróżnienia tego, co jest święte, od tego, co nie jest święte. Nie ma tworzenia sobie sztucznego alibi w postaci religii i świątyni, do której pójdę i wyspowiadam się, czy będę obcował z Bogiem, a później wychodząc do życia codziennego nie będę rozpoznawał boskości w każdej napotkanej istocie, czyli w innym człowieku, w zwierzęciu czy drzewie. Będę z nią walczył, czy będę walczył o swoją prawdę. Linia żeńska w sposób łagodny mówi, że takie postępowanie jest obłudne. Jest tworzeniem swoistego rodzaju alibi do tego, żeby nie zaglądać gdzie? W swoje serce. My żyjemy w świecie, który jest swoistą szachownicą, poligonem, ale powinniśmy starać się dzień po dniu po prostu być coraz lepsi wobec siebie, a tym samym wobec innych. A więc to, co jest zawarte na tych audiobookach, mam nadzieję, że to poczujecie, że jest tam pokazane, że życie jest święte, każda chwila jest święta, każde spotkanie jest święte. Spotkanie z twoim partnerem, z człowiekiem, spotkanie w autobusie, na ulicy, spotkanie ze zwierzęciem, spotkanie z drzewem, to wszystko jest święte. Cały świat jest święty, ale nie w znaczeniu religijnym, dlatego że religia bardzo, bardzo oddala nas często od poczucia tego, że wszystko jest święte. Nieświęty jest Kościół, czy to, co jest w sferze sakrum, Bóg czy aniołowie,
święta jest każda istota. A więc jeśli zaczniemy bardziej przypominać sobie, według mnie jest to kwestia przypomnienia, ta wiedza, a raczej tak jak dawniej nazywano to mądrość, jest w każdym z nas. A prawdopodobnie jest, w zasadzie nieprawdopodobnie, a na 100% w każdej kobiecie. A więc nauczanie jest czymś, co może być narzucaniem czegoś. Dawne, dawne słowo mówiło o tym, że prawdziwy, w cudzysłowie, nauczyciel jest tylko i wyłącznie przypominaczem. On przypomina coś, co wiemy wszyscy. I oby to, co jest powtarzane od wieków, że czym jest tak naprawdę to, co nazywamy prawdą. Każdy ma własną prawdę. Prawda jest prawdopodobnie jedna. Tą prawdą jest miłość. Wszystko z tej miłości się zrodziło, wszystko do niej powraca. Jest to jedyny prawdziwy skarb. Gdzie my szukamy miłości? Stare przysłowie wschodnie mówi, że ten największy skarb, miłość, trudno odnaleźć jest w sobie, ale nie sposób gdzie indziej. Oby te wykłady, które są syntezą pradawnej wiedzy, wiedzy pięknych, mądrych, wspaniałych kobiet, oby te wykłady pomogły nam w jak najszybszym odkryciu tego prawdziwego skarbu w sobie, czyli miłości. A więc powtórzę, te audiobooki prezentowane w formie wykładów zawierają nie tylko syntezę pradawnej wiedzy, zawierają bardzo, bardzo proste wskazówki na temat życia codziennego. A każdy z tych wykładów zakończony jest cudowną, cudowną podróżą wewnętrzną. Te wykłady nie były jakby ulepszane, to znaczy nagrałem je, mówiłem tak, jak to czuję. Nie ma tam żadnych poprawek, nie ma żadnego retuszu. Chciałem, aby ten przekaz był prosty, płynący ze mnie, żeby zachować podczas tego, kiedy będziecie to słuchać, szczerą i prawdziwą komunikację. Zachęcając do zakupienia tego i wysłuchania, życzę wszystkim, aby ta wewnętrzna podróż, szczególnie być może właśnie te podróże, które są zawarte na koniec tych rozdziałów, przyczyniły się nie tylko do waszego osobistego szczęścia, ale żeby zmieniły coś na naszej cudownej planecie. Dzięki.